Cześć! Cześć! Nie wiem jak wy, ale my... My, tak! Dość często na śniadanie robimy coś na ciepło, prawda? Tak! Ojej, ale nie trzymaj mojej rączki, bo wszyscy będą widzieć tylko takie... Tak, właśnie, na kamerze będą tak widzieć! No! Lubimy robić rzeczy na ciepło. Bo dziewczyny jakoś średnio tak, jeśli chodzi o jakieś kanapki. Zazwyczaj musimy dosyć szybko zjeść. Te rzeczy na ciepło jakoś szybciej wchodzą. Tak jest. Tak? I jedną z takich rzeczy są placki. Tak? Tak. Każdy rodzic wie, że czym więcej wrzuci do tych placków, to będzie to zdrowsze i smaczniejsze. Dla dzieci, jeśli tam przekabaci i dorzuci trochę różnych fajnych, zdrowych owoców. No właśnie. Ale też i warzyw. I dzisiaj właśnie będziemy pokazywać placki. Z czym będziemy pokazywać te placki? Co to jest? Dżem. Nie, to nie jest dżem. To jest cukinia. Ninia. Ninia, tak. Cukinia. Ale jeśli nie macie cukinii, to możecie użyć na przykład dyni albo kabaczka. Wszystkie te warzywa dadzą wam taki fajny, ciężko powiedzieć, smak, bo właśnie one nie będą same w sobie, nie będziemy ich czuć, więc żadne dziecko wam nie powie, bo to jest cukinią. Natomiast będą one na pewno delikatniejsze w smaku i tak samo jak właśnie z ciastami, też tutaj ta cukinia wam tylko jakby tak doda walory, jeśli chodzi o konsystencję, o konsystencję. Róża, to co? Idziemy robić placuszki z cukinii? Cukinii dalej mam mnóstwo, cały balkon jest w cukinii, dlatego znowu dzisiaj tematem będzie cukinia. Ciężko jest wyliczyć, ile tej cukinii potrzeba. Ja tutaj użyję całą taką cukinię. Możecie użyć na przykład pół dużej cukinii. Zobaczycie bardziej, wydaje mi się, po gęstości tej masy, ile tak naprawdę tej cukinii musicie dać, żeby faktycznie to, te placki były dobre. Co musimy z cukinią zrobić? Obierzemy ją? Tak? Wyjmiemy pestki, jeśli są, to wyjmiemy pesteczki. I co później, Róża, zrobimy? Zetrzemy na tarce, tak? Tak? No dobra, to co, to zabieramy się do roboty? Tak. Okazało się, że ja mam jeszcze kawałek takiej cukinii dużej, więc właśnie z tej skorzystam. Jeśli macie młodą cukinię, no to wiadomo, że nie ma problemu. Możecie tutaj bez problemu ją obrać ze skóry. Natomiast w przypadku takiej, która już trochę leży, no to niestety, ale to jest zabawa nożem. Dlatego też widzimy się za jakąś chwilę. Mamy już obraną cukinię. W środku, jak widzicie, są akurat w tej cukinii są pesteczki. I co, Róża, będziesz wyciągać? No ale to trzeba tak, wiesz, wszystko tutaj dokładnie wyciągnąć. Nie tylko same pesteczki, ale cały ten tutaj środeczek. Nie będę wam ściemniać, ale jak się spieszymy rano, to Róża jednak rzadko wchodzi do kuchni. Mamy już wydrożoną i obraną cukinię. Teraz też na starcie. Róża, czy ty próbujesz zetrzeć? Tak? Będziesz ścierać? Ten filmik chyba będzie bardzo mega długi. Oj! Jeszcze raz spróbujmy. Jeśli chcecie przyspieszyć pracę i zrobić faktycznie takie placki na śniadanie, to ja polecam sobie zetrzeć wieczorkiem.
cukinię mamy już poszatkowaną i teraz czas na posolenie jej i wyciśnięcie jak największej ilości soku. Róża nam tutaj soli, ale nie tak dużo, wystarczy. Wystarczy, kochanie, żebyśmy nie mieli solonych placków, ponieważ chcemy mieć placki na słodko. Teraz ja ją troszeczkę tak ugniotę, przerzucę na sitko, no i chwilę poczekamy, aż puści sok. W kilku minutach zobaczcie, ile tutaj ściekło już nam tego soku. Teraz możemy ten sok wylać i zajmiemy się już innymi składnikami, które potrzebujemy do naszych placków. To co, Róża? Teraz tak, mamy już cukinię gotową, ale teraz bierzemy inną miseczkę i będziemy rozbijać jajka najpierw. Róża tutaj się już trochę pobawiła tymi jajkami. Tak, 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 ale to mama, wiesz co, mama? Zobacz, co się dzieje. Widzisz, kochanie? Następnie musimy troszeczkę rozmieszać te jajka, tylko chcemy je troszeczkę tak napowietrzyć. Pokazać ci? No, to daj rączkę. Tak do góry, zobacz, tak do góry, hop, 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 hop. Bąbelki są? Do cukinii. Dorzucamy szklankę mąki. Proszę, dorzucaj szklankę mąki. O tak, pięknie. I mieszamy. A nie, jeszcze poczekajcie, jeszcze zapomniałam. Możecie nie dodawać. Ja uważam, że lepsze są z odrobiną cukru, więc jeśli chcecie wersję dietetyczną, to nie dodawajcie cukru. Jeśli chcecie jednak, żeby one trochę lepiej smakowały, takie same w sobie, jakby placki, to możecie dodać odrobinę cukru, chyba że zakładacie, że i tak będziecie jeść to z czymś, po prostu z cukrem pudrem, czy z dżemem i że po prostu nie potrzebujecie tego cukru dodać. Ja odrobinę tego cukru dodam. O, już. I teraz pięknie, teraz mieszamy. Róża, co będziemy dodawać? Co to jest? Co to jest, Róża? Jajo? Jaja. Tak, jeśli chodzi o mniej więcej konsystencję, to jest dosyć gęste ciasto. Róża? I co? Ciasto jest gotowe? Tak? To co, smażymy? Przyniesiesz olej? Tak. Grzejemy olej na patelni i będziemy smażyć placki. Nakładamy po jednej łyżce. I czekamy. Aż się z jednej strony zarumienią, przekręcamy na drugą stronę. Troszeczkę mi się wydaje, że za dużo nalałam tutaj oleju. No i już właściwie będziemy je wyciągać. Wyciągnęłam na papier, żeby troszeczkę odsączyć z tego tłuszczu. Róża, co tu masz? Placki? Powiedz ci, dobry placek? Tak. Tak? Mniam, mniam? Mniam. Ja posypałam te placki na razie tylko cukrem pudrem, ale one są genialne, na przykład do dżemu, do śmietany, do jogurtu, więc jest dużo opcji do różnych polew. Każdy je tak jak lubi. Ja staram się Wam robić takie przepisy, które są nie tylko smaczne, ale też i zdrowe i przede wszystkim możecie je zrobić z dziećmi, dla dzieci. Smacznego? Pa, pa. Pa, pa.